Witajcie, kochani. Jak co poniedziałek pojawiam się tutaj w mniej więcej takich samych godzinach. Zawsze ciężko mi jest ustalić konkretną godzinę, w której się pojawię, ale jestem. O, fit mama! Witam, witam. Gotujemy, będziemy gotować. Dzisiaj zrobimy sobie deser jaglany a la szarlotka. Dlaczego jaglany? No, ze względu na wartość odżywczą, dlatego że ja bardzo lubię zdrowe desery. Lubię desery, ale najbardziej lubię zdrowe desery. Takie desery, które oprócz tego, że zagwarantują mi niesamowite wrażenia smakowe i wizualne, to jeszcze dodatkowo będą wzmacniały moje ciało, będą wzmacniały moją odporność. Witam Olę też. Witajcie, witajcie, możecie się witać, dać znać, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o kaszy jaglanej, powiem o jej wartościach odżywczych, dlaczego warto ją jeść, komu może pomóc, więc zostańcie ze mną, najpierw zrobię szybko deser, a potem właśnie, tak jak standardowo u mnie to wygląda, najpierw gotujemy, potem sobie gadamy. Cześć Sylwia! Fajnie, że się zbieracie, ja wiem, że to jest taka godzina, w której część z Was jest w pracy, no ale wiecie też, że ja przy dwójce dzieci nie mam za bardzo możliwości po południu tego zrobić, bo dzieci są moje bardzo absorbujące, bardzo lubią kraść mi live'y. I wchodzić tutaj do Was, machać i Wam przypominać o zasadach zdrowego żywienia. Tak jak ostatnio na live'ie, który robiłam, jak oni byli, no to po prostu co chwilę było. Ja też muszę coś powiedzieć, ja też muszę coś powiedzieć, nie? A ja wolę Wam tak trochę na spokojnie. Chociaż wiem, że chyba Wam się nawet to podoba od czasu do czasu. Cześć Magda! Od czasu do czasu podoba Wam się, jak tak dzieciaki wpadną. No dobra, ale no wiecie, nie zawsze to tak wyglądało, no bo były momenty, w których po prostu szaleli i się kłócili. I musiałam ukryć na swojej twarzy chęć, wiecie, co zrobić z dziećmi, nie? W takich momentach jesteście rodzicami, większość z Was na pewno, więc wiecie, o czym mówię. Nie będę tego głośno mówić, bo takich rzeczach się głośno nie mówi. No i właśnie dzisiaj, z tego względu, że mam zajęty wieczór, postanowiłam i opiekunka będzie z dziećmi, ja postanowiłam, że zrobię ten deser, który będzie dla nich właściwie kolacją i fajnie jest jeść deser na kolację, ale właśnie dlaczego? Dlatego, że on jest bardzo zdrowy. Cześć, cześć Asia. O, Asia. Cześć. Witam mamę moją też. O Boże, rodzina dzisiaj mnie naskoczyła tutaj. No i fajnie. Słuchajcie, no to tak. Zaczynamy, tak? Kaszę już mam ugotowaną. Kaszę gotowała się 25 minut. Ja nie chciałam tutaj, wiecie, czekać, aż ona się ugotuje, tylko właśnie troszeczkę szybciej ją gotowałam, żeby pokazać jakby większość procesu. Do tego przydał się frend, ale jeśli nie macie frenda, i tak możecie spokojnie zrobić ten deser przy pomocy Thermomixa. O tym też Wam powiem na końcu, po prostu. No dobra, słuchajcie. Deser nazywa się warstwowy deser jaglany a la szarlotka. Nie chciałam piec ciasta, chciałam, żeby zrobić coś bardziej odżywczego, co dostarczy dużo wartości odżywczej, wzmocni odporność i tak dalej, dlatego postanowiłam zrobić coś taki po prostu taki deser. I też Was zachęcam do tego, żebyście robili desery, korzystali z tego, że są i po prostu wybierali te zdrowsze wersje. A skąd wiedzieć, że są zdrowsze? No oglądać mnie i będziecie wiedzieć, no. Okej, okay, słuchajcie. Specjalne przybory niby są potrzebne, dobra, pomiń, bo tu mamy frenda, tak? Nie wykorzystane. I słuchajcie, pierwszy krok jest na pokrywie naczynia miksującego, postawić miskę, do miski odważyć kaszę. Ja nie stawiam miski, wstawiam od razu koszyczek albo sitko, do którego odważam tą kaszę, bo tą kaszę zaraz będę musiała przepłukać pod wodą, więc bez sensu używać miski, skoro można użyć od razu sitka, w którym odważam. No i przepłukuję tą kaszę, wrzucam do naczynia miksującego, zalewam to mlekiem, 750 g mleka, u mnie mleko roślinne, migdałowe, ostatnio mamy fazę na to mleko. Jest też 30 g cukru trzcinowego, cześć Marzena, jest też 30 g cukru trzcinowego, którego możecie nie dawać de facto, tak? Jeśli jesteście przyzwyczajeni do mniej słodkich smaków, to możecie nie dawać, bo same jabłka w sobie będą dość słodkie. Aczkolwiek umówmy się, na 100, ile tam było, 150 gram kaszy plus 750 gram mleka, czyli na litr czy kilogram, tak? Właściwie masy, 30 gram to jest bardzo niewielki procent, więc można machnąć na to ręką. No i przekładamy do Thermomixa frenda, on nam gotuje. No i my w tym czasie, co my robimy w tym czasie, kiedy on przez te 25 minut gotuje nam tą kaszę? Idziemy dalej i umieszczamy drugie naczynie
w obudowie urządzenia Thermomix i wrzucamy 30 gram orzechów. Właśnie, słuchajcie, bo ja tutaj do zmywarki wrzuciłam pokrywę i zapomniałam ją wyciągnąć. Dobrze, że jest umyta, bo by była w topa. Dajcie znać, co gotowaliście w weekend, co u Was w ogóle. Jakie pyszności u Was się w weekend pojawiły na stołach z Thermomixa? Czekajcie, co ja robiłam? Niech ja sobie przypomnę. Jezu, nie pamiętam. Dzisiaj rano robiłam racuchy dzieciom na śniadanie. Naprawdę. I tam jest, żeby poczekać tam z 25 minut na to, żeby trochę ciasto wyrosło. Dajcie spokój, nie trzeba czekać, od razu można smażyć. I bardzo fajnie wyrasta. Więc można ten etap spokojnie pominąć. Okej, dobra, więc ja sobie tutaj wrzucę... Jezu, no po prostu... Słuchaj, no miałam prezentację. O, miałam prezentację, więc na prezentacjach gotowałam. Ale zrobiłam ciasto czekoladowe, w którym jest, uwaga, tylko 30 gram mąki. Możecie spokojnie zamienić tą mąkę na mąkę jakąś bezglutenową albo mąkę orzechową, nawet mielone migdały, po prostu. I to ciasto jest wtedy totalnie bezglutenowe, ale też nie keto, nie? Bo tam wchodzi aż 6 jajek i czekolada i tak dalej. Jest naprawdę bardzo smaczne. Słuchajcie, byłam naprawdę taka, wiecie, jak ja robiłam to... Jezu, ja nie wiem, czy to wyjdzie, nie? Takie dziwne było to ciasto, nie? Jak coś takiego jak czekoladowa chmurka na moich wypiekach, nie? Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę wszystkim smakowało, bo zrobiłam je na spotkanie, na prezentację i wszystkim bardzo smakowało. Po prostu poszedł cała blacha od razu poszła, to było niesamowite. Więc polecam Wam też. Dobra, i odważamy 30 gram orzechów. Tutaj jest napisane, żeby to były orzechy włoskie. Tak naprawdę możecie odważyć wszystkie te orzechy, które lubicie, które Wam smakują, które są Waszymi ulubionymi. Ja polecam... Gdzie mam miarkę? Żeby zakryć otwór. Ja Wam polecam migdały. Naprawdę migdały są bogate w nie tylko w kwasy omega, ale także w magnez, który teraz też się bardzo przyda ze względu na znowu rosnący poziom stresu związany wiadomo z czym, więc naprawdę polecam Wam brać magnez, będziecie lepiej spać, będziecie bardziej skoncentrowani, będziecie bardziej spokojni i lepiej sobie będziecie radzili ze stresem. Także polecam podjadać sobie migdały albo po prostu przemycać migdały w takich deserach. Chleb jogurtowy i sernik z żarowiną. O, właśnie, jogurtowy chleb robiłam dla teściowej, więc tak, przypomniałaś mi. Okej, okay. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Słuchajcie, to jest 4 sekundy. 4,5 obrotu. I teraz tak, może nam to pasować, może nam nie pasować poziom rozdrobnienia. Pamiętajcie, żeby to po prostu dopasować pod siebie. Wiecie co... No ja bym jeszcze rozdrobniła, zobaczcie. To są takie, jak ja mam to posypać dzieciom, to dla mnie muszą być drobniejsze, tak? Więc ja wrzucam jeszcze raz i sobie ustawię jeszcze tam 4 sekundy. 4,5 obrotu. I dla mnie, ja wolę, żeby to była taka, wiecie, bardziej... posypka mączna, drobniejsza, u mnie dzieciaki prędzej to... No perfekto! Słuchajcie, perfekto! Nie wiem, czy to będzie widać na łyżce. Widzicie? I to są kawałki, o które mi chodziło. Dobra, super. Także przedłużyłam ten sam czas, powtórzyłam po prostu. Te same obroty. Przekładam do innego naczynia, bo to będzie taka posypka na samą górę. Idziemy dalej. 700 gram jabłek. I tak mi się bardzo podoba, że w wielu przepisach tutaj w Thermomixie jabłka są ze skórką. Nie sugerują nam, żeby obierać te jabłka, tylko są ze skórką, dzięki czemu jest więcej wartości odżywczej, jest więcej błonnika pokarmowego, więcej właśnie odżywki, że tak powiem, dla bakterii jelitowych. Co nie robisz? Deser jaglany a la szarlotka ma bardzo dobre oceny, więc postanowiłam Wam też podpowiedzieć, żebyście sobie taki deser robili, tym bardziej, że jest jesień. Korzystajmy z tego, co jest sezonowe, bo to, co sezonowe,
to, co sezonowe, ma najwięcej wartości odżywczej. To, co urosło naturalnie, ma najwięcej wartości odżywczej. To, co jest sztucznie pędzone, nie sam owoc czy warzywo w tym czasie nie wytworzy takich ilości substancji odżywczych, witamin, minerałów, antyoksydantów, co wytwarzają naturalnie rosnące warzywa i owoce. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy korzystali z tego, co jest sezonowe. No to wrzucam, tak? Wszystko ze skórką, wiadomo, trzeba to dobrze umyć tylko. 30 gram rodzynek nie daję. Oto jest napisane opcjonalnie, nawet gdyby nie było opcjonalnie, to i tak nie daję, bo nie lubię. Po prostu. 20 gram cukru trzcinowego, to też znowu mamy niedużą ilość. I pamiętajcie, no mleko, które dałam, to też nie ma tego. W mleku, które dałam, nie ma cukru, ona jest bez cukru. Ja je kupuję w Lidlu, jest naprawdę spoko. I 5 gram soku z cytryny. Wiecie co? Dam trochę więcej tej cytryny, dlatego że jabłka te dość szybko ciemnieją, a mi nie zależy na tym, żeby szybko ściemniały, no bo wiadomo, że jak ściemnieją jabłka, no to one już tak apetycznie nie wyglądają, nie? Więc dam trochę więcej tej cytryny, licząc na to, że nie zakwasi mi to za bardzo deseru. I dalej, cynamon, bo wiecie, już rozpędzam się i chciałam gotować. Cynamon. Możecie tutaj dorzucić inne przyprawy, na przykład kardamon jeszcze tutaj bardzo fajnie pasuje, a kardamon też wzmacnia odporność, też wspomaga obniżanie stanów zapalnych, także też Wam bardzo, bardzo polecam w ogóle przyprawy korzenne. One też nie bez powodu są, że tak powiem, sezonowe, dlatego że mają właściwości rozgrzewające, czyli to, co ma nam pomóc wzmocnić odporność, bronić się przed infekcjami i spowodować to, żeby jak już się nawet pojawi infekcja, żeby ona się nie rozwinęła. Cześć, Kamisła. Słabo wyciskasz cytryny. No to co ja zrobię, jak nie mam takiej mocy w rękach. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego i... Aha, no tak. Teraz będzie mi miksowało. Wszystko razem. Obroty, poczekajcie. Obroty 4. I tam były, nie wiem ile sekund. Ale właśnie, może... Poczekajcie. Ja sprawdzę. 5 sekund. I to, słuchajcie, to jest dla Was ważna informacja. Ja z tego korzystam, na przykład jak robię placki bananowe, o których Wam wcześniej mówiłam. Bardzo często robię placki bananowe, bo ja kupuję dużo bananów, a potem one mi czernieją i co z nimi zrobić, tak? Więc jak mi zostają banany, robię z nich placki bananowe, ale nie tylko, bo do tych placków bananowych najczęściej dodaję właśnie zmiksowane jabłka. Po co? No właśnie po to, żeby dodać wartości odżywczej, dać właśnie to jabłuszko, więcej błonnika pokarmowego i przez to będą bardziej syte i moje dzieci zjedzą mniej jakby samej mąki, ale też właśnie przemycę tam dodatkową porcję owoców. I to jest naprawdę fantastyczne, bo ten posiłek już jest dużo bardziej wartościowy niż był wcześniej na samych bananach i wtedy nie dodaję cukru, bo już naprawdę i te banany, i te jabłka to już jest... Wystarczy. No i właśnie, że w przepisie nie ma tego, nie ma jabłek naturalnie, to ja robię najpierw, miksuję jabłka, a potem dopiero wykładam jabłka, wkładam wszystkie składniki na ciasto bananowe, a potem rzucam z powrotem jabłka, no i dopiero mieszam i smażę. No i właśnie, jakie obroty wtedy ustawić? Już Wam pokazuję. Witam na Instagramie też, ktoś mnie ogląda, fajnie. Witajcie, ale fajnie. Słuchajcie, i teraz Wam pokażę, jakie jest rozdrobnienie przy obrotach. Jakie to były? Obroty 4, zapamiętajcie sobie, jeśli chcecie rozdrobić sami sobie, do szarlotki ciasto, jabłka. Do szarlotki jabłka, czy właśnie do placków osobno jabłka, czy do dżemu jabłka, bo lubicie z kawałkami i chcecie to zawykować. Obroty 4 i czas 5 sekund. I wychodzi takie rozdrobnienie. W ten sposób. Zobaczcie. Czy to jest dobre? Zobaczcie sami. No, ocencie sobie. I pamiętajcie, 4 obroty, 5 sekund i uzyskacie taki efekt. Dla mnie to jest efekt idealny. Bożena, cześć! Dla mnie to jest efekt idealny, jeśli chodzi o placki
które sama modyfikuję, więc naprawdę Wam polecam zapamiętać, no bo czasami jest to po prostu potrzebne. Zrobię dziś ten deser. No a, za ślepka Ci się zgubiła. No tak. No dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Więc teraz zgarniamy kopystką na dno, kopystka. W szafce. Dalej. No i zakrywamy. I przez około 10 minut teraz będą nam się prażyć te. Cześć Marzena, witam, co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy deser jaglany a la szarlotka. No i właśnie, co chciałam Wam powiedzieć na temat kaszy jaglanej. Sobie trochę odsunę, żebym mogła się tutaj oprzeć bioderkiem i z Wami rozmawiać. Poczekajcie, mam, patrzę, czy mam rozporek zapięty. Mam spodnik, który mi się czasem odpina. No, żeby nie było. No właśnie, kasza jaglana ma bardzo dużo wartości odżywczej i szczególnie ją się poleca właśnie w tym sezonie. Dlaczego? Bo ona jako jedyna z kasz, które są dostępne na rynku, ma właściwości rozgrzewające, czyli jakby dostarcza nam ciepła. Cześć Paulina! Dostarcza nam ciepła od wewnątrz, rozgrzewa nas, dzięki czemu będzie nam trudniej zmarznąć, nie będziemy tak przemarzać. No, lubię, Aniu, te Twoje zdrowe inspiracje. Cieszę się bardzo, mi bardzo zależy na tym, żebyście Wy z Thermomixa korzystali nie tylko po to, żeby po prostu zrobić zwykły obiad, ale też, żeby służył Wam do dbania o zdrowie Wasze i Waszej rodziny. To jest tak ważne teraz, żeby budować tą odporność od podstaw. Dlatego o tym mówię, dlatego staram się Was inspirować więcej, robię tych zdrowych deserów, tych zdrowych obiadów i opowiadam Wam o tym, żeby Was zachęcić do tego, żebyście też gotowali bardziej zdrowo. Nie mówię, że to ma być już, wiecie, dobra, rzucamy frytki już nara, nie? Wszystkie ciasta i desery i rzucamy się na wszystko, co jest zdrowe. Nie, pomału, step by step i wszystko naprawdę wejdzie w krew. Także pomału, to tego spróbujemy, to tego, to tamtego i to tak właśnie pomału idzie. U mnie też to tak było, przecież ja od razu tak, myślicie, że ja tak od razu zrezygnowałam z chipsów i z folii? No nie. Najgorzej mi było zrezygnować z cukru, nie? Z tamtych rzeczy to było łatwiej, ale z cukru było mi najtrudniej zrezygnować. No dobra, mniejsza z tym. Wracamy do kaszy jaglanej, tak? Kasza jaglana więc rozgrzewa nas, więc teraz w tym sezonie jest bardzo dobra. Dostarcza również dużo witamin z grupy B. Dostarcza błonnika pokarmowego. Dostarcza minerałów, między innymi żelaza, miedzi, krzemu, magnezu i też jest zalecana z tego względu dla osób, które się uczą, które pracują umysłowo, jak jesteście za biurkiem, w biurze, macie, wiecie, na logistyce, czy jako księgowe, czy nauczyciele. Naprawdę polecam Wam kaszę jaglaną, bo ona pomaga, dzięki tym wartościom odżywczym, które ma, pomaga w pracy mózgu, zwiększa jakby odporność na ten stres dzięki tym wszystkim składnikom, dziękuję, dzięki tym wszystkim składnikom odżywczym, które są w tej kaszy jaglanej, nawet studenci, Wasze dzieci, które niedługo będą zdawały egzaminy, tak? Uśmiech klasisty, gimnazjalisty i tak dalej. No teraz mamy jakby połowę roku szkolnego, ale zaraz będą testy próbne, zaraz będą nowe testy. Dobrze jest ich na to przygotować, nie tylko zafundując im korepetycje, ale także dbając o to, żeby ich mózg lepiej pracował i Wasz mózg, bo przecież od tego, jak nasza głowa pracuje, zależą efekty naszej pracy. Nie tylko, zobaczcie, to nie jest tylko odporność na infekcje, to jest funkcjonowanie całego naszego ciała. Dlatego zachęcam Was do próbowania kaszy jaglanej na różne sposoby. Na pewno na początku, słuchajcie, u mnie to też było, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia kasza jaglana, nie? Nie. Ja musiałam się nauczyć ją robić, dobrze wypłukać. Płukałam ją gorącą i bardzo zimną wodą na zmianę, żeby pozbyć się tej goryczki z łupinek, że tak powiem, z tej osłony i udało się, tak? W końcu, że tak powiem, znalazłam sposoby na kaszę jaglaną i teraz ona od czasu do czasu u nas się w domu pojawia.
No dobra, jeszcze możecie sobie zrobić krupnik z kaszy jaglanej. Też jest spoko, jest spoko. To dupy nie urywa, nie? Powiem szczerze, nie urywa dupy, ale jest dobre, da się zjeść. Okej, okay, co jeszcze, tak? Pomaga detoksykować organizm, czyli oczyszczać organizm z różnych toksyn. Pomaga oczyścić, zmniejsza kwasowość, no bo jak jemy dużo kwasotwórczych, zakwaszających, o Jezu, zakwaszających, widać, że tej kaszy potrzebuje, nie? Zakwaszających produktów, no to nasz w takim środowisku najczęściej rozwijają się nowotwory i stany zapalne i pasożyty lubią takie środowisko, więc my musimy zadbać o to, żeby nie spowodować zbyt dużego zakwaszenia organizmu, tylko go odkwaszać właśnie poprzez zajadanie się kaszą jaglaną. I to jest jedyna kasza o właściwościach odkwaszających nasz organizm, a tym samym chroni nas przed rozwojem nowotworów, bo w środowisku kwaśnym rozwijają się nowotwory. No nie tylko, po prostu rozwija się mnóstwo chorób o podłożu zapalnym. Także to jest kolejny argument, dla którego warto stosować kaszę jaglaną. Dodatkowo pomaga się w redukcji masy ciała, dlatego że jest bardzo sycąca, nie ma jakoś bardzo dużo kalorii. Można ją przygotować właśnie na jakieś śniadanie, na kolację zjeść i ona będzie długo utrzymywała sytość. A wiecie, nie tyje się od jakichś konkretnych produktów spożywczych, tylko od nadmiaru kalorii. I jeśli my będziemy na przykład zjemy, bo to chciałam Wam powiedzieć też, jeśli my zjemy sobie coś, co bardzo szybko przeleci przez nasz układ pokarmowy, tak? Czyli zjemy sobie na przykład białą bułkę, biały chleb, nie wiem, z jakimś dżemem, tylko tak ciach, ciach, szybko i narka, nie? I lecimy sobie do pracy czy gdzieś tam, to zaraz jesteśmy głodni, godzina, dwie i jesteśmy głodni, tak? A że tamten chleb biały ma dużo kalorii, dżem ma dużo kalorii, bo to cukry, węglowodany, no to dostarczyliśmy sporą dawkę węglowodanów, natomiast nie utrzymało nas to w uczuciu sytości i chcemy dalej jeść. I jeśli my jemy takie produkty, to sprzyja częstszemu podjadaniu. Dlatego tak ważne jest przy redukcji, żeby postawić na produkty niskoglikemiczne, takie, które się dłużej trawią, takie, które zapewnią nam to uczucie sytości, po to, żebyśmy my nie byli co chwilę głodni. Bo jak jesteśmy głodni, to podjadamy. Jak nie zjemy, bo się głodzimy, a to jest najgorsze, co możecie zrobić, to już lepiej zjeść coś. No słuchajcie, jaki jest efekt z głodzeniem się. No to głodzimy się. Dobra, ja wytrzymam, nie wiem, bo jestem na diecie, nie, ja muszę tutaj ten zrzucić, tam zrzucić, nie, bo to Sylwester idzie, nie, czy coś takiego. No i wracamy do domu, głodni, jak wilki i patrzymy na tą lodówkę, na ten obiad, który został. Nie daj Boże, mąż sobie coś przygotuje, czy dzieci. Nie ma szans, że tak długo wytrzymamy. Może jeden dzień, dwa, trzy, tydzień, dwa tygodnie, ale jaka frustracja przy tym rośnie. Jesteśmy zdenerwowani, bo ileż można się głodzić? Głód powoduje stres. Stres powoduje stany zapalne. Stany zapalne sprzyjają rozwojowi chorób. Po co nam to? No i nerwicy, nie? Wiecie, gdy jesteśmy zdenerwowani, nie mamy cierpliwości, po co nam to? Nie lepiej postawić jest na takie zdrowsze, pełnoziarniste, bardziej sycące posiłki, żebyśmy rano zjedli, obiad zjedli, wtedy wierzcie mi, nie będzie Wam się chciało tak jeść na wieczór. I nie będziecie robić napadów na lodówkę, a potem siedzi z wyrzutami sumienia, no i cały dzień poszedł się. Nie będę dokończać zdania. Jak nie jesz, to organizm odkłada w brzuchu jedzenie na później i są efekty jojo. Więc to można nie jeść i przez to się chudnie, no bo dopuszczamy do deficytu kalorii, ale w związku z tym, że głodówka nas niczego nie uczy i takie restrykcyjna dieta niczego nas nie uczy, to tak jak pracowałam właśnie z Ewą, która, nie wiem czy opinię już czytaliście, wystawiłam ją, bo Ewa mi wystawiła opinię na mojej drugiej stronie, na której bardziej zajmuję się dietami, znaczy to jest jeszcze w pampersach, że tak powiem, tak? Ja to dopiero rozwijam i to też pochłania sporo mojego czasu, ale już miałam Ewę, z Ewą pracowałam od marca,
I oni też mieli takie skoki, że próbowali tego, był efekt jojo, próbowali tego, był efekt jojo, ale no właśnie, ja się za nim wzięłam. Zaczęliśmy pracować, Ewa nie miała żadnych oczekiwań, po prostu chciała spróbować, być może jej się uda, być może im się nie uda, nie wierzyła, że może już się coś zmienić, a jednak właśnie nauczyłam ich, jak się zdrowo odżywiać, na czym to polega w pracy takiej indywidualnej i oni w tej chwili, jak w marcu zaczęli, marzec czy kwiecień, razem stracili chyba 20 kilo czy 30, coś koło tego, nie? Więc to jest naprawdę i utrzymują się przy tym już ile miesięcy, zobaczcie, ile miesięcy. To jest właśnie dzięki temu, że oni zrozumieli, nauczyli się, nie mieli restrykcyjnej diety, tylko nauczyli się odżywiać. To jest ten klucz, żeby zrozumieć, dlaczego ja to robię, po co ja to robię, jak się odżywiać, żeby nie było efektu jeju. Kiedy my to zrozumiemy, to nie ma szans, że my wracamy do starych nawyków żywieniowych, bo to dzięki pracy ze mną wchodzi po prostu nam w nowy, lepszy, służący nawyk. Restrykcje powodują frustrację. Kto lubi sobie ograniczać? Kto lubi ciągle sobie odmawiać? Ile mamy okazji? To koleżanka nas na kawę zaprosiła, tak? Czy poszliśmy w gości? To co? Jestem na diecie. No i tak cały czas mówię sobie nie, mówię sobie nie, mówię sobie nie. I to, no to powoduje frustrację. No, mi by było przykro. A tak wiem, na ile mogę sobie pozwolić, i sobie pozwalam, aczkolwiek w odpowiednich ilościach. I to jest właśnie to. Okej, jeśli jeszcze chodzi o kaszę jaglaną, to tak, wzmacnia odporność, tak podsumowując, bo zeszliśmy trochę z tematu, ale no chyba tak miało być, nie? Ja zawsze wierzę, że nawet jak coś planuję, żeby powiedzieć Wam, poopowiadać o czymś konkretnym, to zawsze tak jestem z takim otwarciem, nie? Że jak po prostu coś płynie z serca, to musi popłynąć, nie? Być może właśnie ogląda mnie osoba, która tego potrzebowała, to właśnie potrzebowała usłyszeć. No i to jest najważniejsze, nie? Ważne, że Wy się dobrze bawicie przy tym i coś z tego zawsze czerpiecie. A o kaszy jaglanej to zawsze można sobie doczytać na internecie, prawda? No, więc tak, wzmacnia odporność, poprawia pracę mózgu, pamięci, koncentracji, wzmacnia włosy, skórę oraz paznokcie. Moje są wzmocnione przez hybrydę. Tego nie ma w żywności. No. Pomaga obniżać, cześć Ewa, pomaga obniżać zły cholesterol, pomaga obniżać stany zapalne, dostarcza witamin i minerałów, pomaga w redukcji masy ciała, odkwasza, pomaga właśnie oczyścić ciało z toksyn, odżywia mikrobiotę jelitową dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego. Tego jest masę, naprawdę Was zachęcam. Jest jeden taki minusik kaszy jaglanej. Jak jesteśmy przeziębieni, nie powinniśmy jeść jej zbyt dużo, dlatego że ona też powoduje zwiększenie wydzielania śluzów. Chociaż ma to swoje plusy i minusy, bo jeśli mamy przesuszoną śluzówkę i mamy taki obrzęk, to może jej lepiej, czy mamy suchy kaszel, lepiej właśnie zjeść kaszę, dlatego że powoduje wydzielanie śluzu. A pamiętajcie, przypominam Wam, już Wam mówiłam o tym, śluz, który wytwarza nam się na błonach śluzowych tutaj, w gardle, czy nawet w miejscach intymnych, tak? On, czy w płucach, co my odkrztuszamy, on ma za zadanie złapać te, uwięzić patogeny i dlatego my je odkrztuszamy, bo razem z tym śluzem odkrztuszamy te patogeny. Razem z smarkami wydmuchujemy patogeny, które się próbują tu usadowić. Po to są śluzy. Po to są te wydzieliny, żeby pomóc naszemu organizmowi oczyścić się. A my co robimy? Mamy katar, krople do nosa, wysuszona śluzówka, bakterie, yeah! Impreza! No, tak to mniej więcej działa, więc bądźmy bardziej świadomi, bardziej świadomie dbajmy o nasze zdrowie. Dobra, słuchajcie, już kończymy, nie? 10 minut pogaduchy. Teraz mamy jabłuszka. I co jest dalej? Wyjąć naczynie miksujące z obudowy, odstawić, dobra, zobaczcie, tak się upichciły jabłka i teraz tą kaszą, dobra, tu jest kasza, ona mi troszeczkę już zaschła, ale to nic, powinnam pokrywę położyć, ale nie miałam, w ogóle gotowałam bez pokrywy, założyć miarkę z pokrywą, dobra, zakładamy i teraz stopniowo zwiększyć do 8. Dobra, 20 sekund i stopniowo zwiększamy do 8, żeby zrobić nam się taki krem, taki musik lekki. Dobra, poszło 10.
jaglanej. O, to mnie zaciekawiłaś. Jak nie jest to... aha, dobra, to tak. Dobra, to jeszcze tam. No i zobaczcie, jak pięknie wygląda. No taki, takie kremowe, takie śliczne. Dobra. To jest naprawdę dobre. Spróbujcie z mlekiem migdałowym zamiast zwykłego krowiego. A, i nie używajcie mleka odtłuszczonego. Ani odtłuszczonych produktów mlecznych, bo one sprzyjają powstaniu insulinooporności, rozwinięciu się insulinooporności, zwiększają wydzielanie w ogóle insuliny, więc nie. Unikajcie. Lepiej pomnąć usta. Dobra, i teraz słuchajcie. I to jest koniec. To jest koniec. Mamy tak, do 6 szklanych słoiczków po 200 ml nałożyć po 2 łyżki ugotowanej kaszy, 2 łyżki musu jabłkowego, przykryć kolejną warstwą z 2 łyżek ugotowanej kaszy. To jedziemy. Więc tak, mam tutaj pucharek. Właśnie, dajcie znać, gdzie kupić fajne słoiczki do tego, do deserów, bo nie jestem zadowolona z tych, nie podoba mi się tak, nie widać za bardzo, co w nich jest, przez te zakrzywione szkło, więc dajcie znać, gdzie fajne słoiczki do deserów kupić. Dobra, więc ja tak, daję jedną łyżkę, drugą. Dobra, mamy jedną warstwę. Teraz drugą łyżkę wezmę. I 2 łyżki musu jabłkowego. No powinien być teoretycznie mus, a mamy coś takiego, okej. Okay. Słuchajcie, jeśli byście uznali, że to jest dla Was za duże kawałki, po prostu to zmiksujcie na mus. Dobra, więc kładziemy. Jedna warstwa. Ojej, jedna łyżka i druga. Więc mamy coś takiego. Ładnie. Słuchajcie, ładnie to wygląda. Będę próbować zaraz. Razem z tym. Okej. Okay. No i mamy przykryte. Wygląda ciekawie i ładnie. I pachnie bardzo ładnie. Teraz weźmiemy sobie, pokruszymy trochę orzechów. Ja przygotowałam właśnie do tego. No, ładnie to wygląda, ale może lepiej wyglądać. Więc wzięłam migdały w płatkach, żeby też posypać tutaj, żeby nadać takiego uroku. Zobaczcie, ładnie to wygląda. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Czy macie ochotę teraz jeszcze bardziej spróbować tego pysznego i również zdrowego deseru. Chyba Mikołaj musi Ci kupić łyżki. Wiesz co, też. I takie słoiczki też by się przydały. Ja, słuchajcie, a kto chce zostać moim Mikołajem? tak, o Jezu, Paulina, wypominasz mi. No, ja wiem. No, czasami tak jest. Łatwiej mi jest łyżką tutaj nabrać niż kopystką akurat do deserów, nie? Więc super. Cieszę się, Bożena, że Ci się bardzo podoba. Ja spróbuję teraz sobie, że tak powiem, osobno. Wezmę trochę tego i trochę tego i spróbuję to razem. Gorąco. Ale bardzo dobra. Koniecznie musicie spróbować. Możecie sobie, wiecie co, jeszcze mi przyszła na myśl. No tak się kiedyś zainspirowałam jednym deserem. Nie, poczekajcie, ciastem. Szarlotką z marcepanem i tam było amaretto. I można do tego dodać, na przykład jak będziecie gotować amaretto i trochę migdałów do tych jabłek, dzięki temu będzie miało taki bardziej, no ciekawszy smak. Powiem Wam jeszcze bardziej ciekawe. Nie martwcie się o alkohol, alkohol i tak wyparuje, a zostanie po prostu posmak amaretto i te migdały dodatkowo. Może być petarda. Uwielbiam ten przepis i lubię to połączenie, więc tam Wam też polecam, żebyście spróbowali sobie. Dobra, tymczasem ja kończę, żeby wziąć się za zrobienie jakiegoś fajnego zdjęcia, żeby Wam wrzucić takie podsumowanie. Tymczasem Wam bardzo dziękuję za to, że tutaj byliście. Pamiętajcie, ostatnie dni promocji Raty Zero na Thermomix. Można sobie kupić Thermomix na święta. Można komuś sprawić Thermomix na święta. Też mam takich klientów, którzy właśnie w prezencie dla kogoś bliskiego kupują Thermomix. Możecie swoim znajomym polecić, żeby sobie kupili i żeby też mogli korzystać i zdrowo się z tym Thermomixem swoim odżywiać. Także będę wdzięczna za polecenia. Za polecenia są prezenty, a także dostęp do mojej grupy. Także zapraszam Was do kontaktu
i Waszych znajomych także. Tylko pamiętajcie, żeby powiedzieli, od kogo są, tak? No bo ja nie wiem. Jak mi nie powiedzą, to nie będę wiedziała, chociaż zawsze staram się pytać, od kogo dana osoba przychodzi. No dobra, ściskam Was bardzo serdecznie i życzę pięknego, pięknego dnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Pa! Mua. A, chciałam Wam powiedzieć, że live'y będą usuwane. Nie będę zapisywać live'ów. Jest tylko 30 dni na to, żeby live był na stronie, potem on po prostu będzie znikał. Także, ale będą przerzucane na YouTube'a, na YouTubie będzie można obejrzeć te live'y, więc one stamtąd nie będą znikały, tam po prostu będą, a ja chcę po prostu zrobić bardziej, uporządkować sobie przestrzeń na Facebooku i Instagramie. Dobra, ściskam Was bardzo serdecznie. Buziaki. Pa! Jezu, jak ja Was kocham, jesteście tacy cudowni. Po prostu pa! Tutaj patrzę, okej, okej, o nie, to nie tak miałam zrobić. Nie wiem.